już wcześniej został wskazany budynek, który mógłby ewentualnie takim centrum się stać. Zresztą ten budynek uzyskał również pozytywną akceptację, jeśli chodzi o program rewitalizacji Śródmieścia, bo on jest w ramach tego kwadratu, który jest w tej chwili poddawany rewitalizacji. Mam nadzieję, że to jest realne przede wszystkim, czyli mamy już zapewnione środki na realizację tego projektu, bo przede wszystkim to jest kwestia obiektu, w którym moglibyśmy zaprosić organizacje pozarządowe, żeby korzystały z tego obiektu dla swoich potrzeb i przede wszystkim dla potrzeb łodzian, którzy dzięki temu będą mieli lepszą obsługę i lepszą możliwość dotarcia również do tych, którzy tą pomoc oferują. No i oczywiście przede wszystkim Rada Pożytku jest jak najbardziej aktualna. No, w tym celu spotkaliśmy się dzisiaj, żeby wypracować sposób wyboru do tej Rady, bo sądzę, po ilości osób to będzie największy problem, żeby wskazać organizacje, które będą miały swojego przedstawiciela w tej Radzie, bo przy liczbie prawie 2700, te nawet 11 przedstawicieli, to jest jednak kwestia wyboru będzie trudna. Muszą organizacje same wskazać system, w jakim będzie następowała weryfikacja ta pozytywna i wskazywanie swoich kandydatów. Pani Prezydent, była też mowa o pełnomocniku do spraw organizacji pozarządowych. Chciałem zapytać, czy Pani wskaże te osoby, czy Pani się zda na osobę wskazaną przez organizację? Ja też będę chciała, żeby organizacje wybrały ze swojego grona. Oczywiście będę chciała zaopiniować, no bo będę chciała, żeby to była osoba, z którą ja będę w stanie współpracować. Wiadomo, że to jest to, o to chodzi, żeby zaistniała to jest swego rodzaju chemia, żebyśmy mogli na bieżąco tą współpracę w jakiś sposób organizować wspólnie. To był etat? Myślę, że proszę, to był ja etat? Myślałam o ja myślałam o społecznej funkcji, natomiast chwilą, kiedy zostanie powołany, jeżeli powstanie Rada Pożytku i zostanie powołany biuro, wtedy będę mogła tą osobę niejako w tej strukturze pomocowej w jakimś zakresie umieścić. Zapytam jeszcze Pani Prezydent, czy się pojawiały te pytania na sali, bo plany są ambitne, bardzo szczytne, ale pytanie, czy właśnie ten model nie będzie kolejnym suchym modelem, nie będzie kolejnym stanowiskiem, nie będzie kolejną radą. Ale on już istnieje, przepraszam, już prezydent Paczkowski zaprosił do współpracy organizacje związane, interesujące i zaangażowane, interesujące się transportem jako tematyką, również rowerami, ścieżkami rowerowymi. W tej chwili już jest, mam nadzieję, skończona procedura, jak ma wyglądać wybór pełnomocnika do spraw polityki rowerowej. Także te wszystkie rzeczy się dzieją i one będą miały swój dalszy ciąg. Jeżeli by miało być to tylko zainicjowanie i zostawienie, to ja, jak na kobietę przystało, nie lubię w połowie drogi coś porzucać. Kobiety mają to do siebie, że jak coś się biorą, to realizują to do końca. Potem będzie wszystko w rękach organizacji. My stworzymy mechanizmy, stworzymy system, a ja wierzę, że nasze organizacje skorzystają z tego systemu i będą, staną się naprawdę wspaniałym, może źle bym powiedziała, że narzędziem, ale partnerem, przede wszystkim partnerem do opracowywania dokumentów strategicznych, do opiniowania spraw, które dzieją się, aktów prawnych, które proceduje miasto i przede wszystkim do tym bezpośrednim przekaźnikiem między urzędem, a bezpośrednio mieszkańcami Łodzi, bo trudno jest spotkać się z każdym łodzianinem, natomiast fundacje, organizacje, stowarzyszenia mają to do siebie, że skupiają w swoim gronie spore ilości osób, a te z kolei działają na rzecz swoich środowisk lokalnych i to jest najprostszy sposób takiego drzewka, które rozgałęzia się i daje możliwość kontaktu bezpośrednio poprzez te organizacje z jak najszerszym kręgiem łodzian. Dobra.